praca, o której będę mówił, którą będę prezentował, też właśnie dotyczy biocybernetyki, ale dość specjalnej. Mianowicie będę się starał przedstawić badania, które aktualnie prowadzi przez mnie moja doktorantka, pani Dagmara Stasiowska. Szkoda bardzo, że nie mogłem jej tutaj zwabić, bo, że tak powiem, byłby miły element w postaci ładnej dziewczyny. No ale ona ma jakieś zajęcia, więc w związku z tym na zdjęciach ją państwo będziecie mieli okazję zobaczyć. W każdym razie wystrzeliwujemy pszczoły w rakietach. Teraz, jak ja mówię do państwa, pszczoły są na wirówce w centrum astronautyki i przeżywają start rakiety kosmicznej, takie przeciążenia jak przy starcie rakiety Salut. No i potem próbujemy zbadać, jak ten lot kosmiczny wpływa na biologię matki pszczele i pszczół w ogóle. Po co nam to jest potrzebne? Proszę państwa, no, z wielu ambitnych planów, które ludzkość usiłuje zrealizować, takim jednym chyba z najbardziej ambitnych, ale też najtrudniejszych, jest kolonizacja Marsa. Czy on się przyjmie, uda? Nie wiem, zobaczymy. Natomiast jeśli ludzie mają na Marsie w przyszłości zamieszkać, to ze względu na gigantyczne dystanse, za chwileczkę podam państwu konkretne liczby, jakie dzielą Ziemię od Marsa, nie ma możliwości, żeby tej ekipie, tej załodze, która tam być może no, założy tą kolonię ludzką na Marsie, dowozić z Ziemi żywność. Jeżeli mamy się tam wyżywić na tym Marsie, no to trzeba tam założyć hodowlę roślin, oczywiście różnych. No i to jest najłatwiejsza część. Natomiast bardzo wiele roślin ważnych, tych spożywczych, odżywczych, wykorzystywanych, to są rośliny owadobójcze. Na Marsie nie ma owadów, nie ma w ogóle życia na Marsie, przypuszczalnie żadnego. Natomiast my, jeśli chcemy tam przeżyć, to musimy dążyć do tego, żeby po prostu żeby tam wytwarzać żywność. Do tego wytwarzania żywności potrzebne są rośliny, uprawy i owady. Owady. Trzeba je tam zawieść. I teraz jest pytanie, czy one to przeżyją. I właśnie na to pytanie próbujemy odpowiedzieć. Proszę państwa, będę starał się tutaj w miarę możliwości szybko opowiedzieć. 7 marca zeszłego roku odbył się ostatni, jak się okazało, wykład technicznego Uniwersytetu Otwartego AGH, na którym właśnie tam górny wykład to był mój i pani Dagmary Stasiowskiej, tej mojej doktorantki, ku kolonizacji kosmosu, czy cybernetyka pomoże pszczołom dolecieć na Marsa. Zaraz powiem, dlaczego cybernetyka, bo my prowadzimy badania metodą właśnie biocybernetyczną. Natomiast to był ostatni wykład, który został wygłoszony, bo potem 13 marca zamknięto uczelnię. Do tej pory nie odbywają się zajęcia w ogóle, to stacjonarne żadne, a w szczególności Uniwersytet Otwarty też zawiesił swoją działalność. W związku z tym no, miałem okazję tym wykładem domknąć pewien cykl prac właśnie na temat tej między innymi kolonizacji Marsa. Proszę państwa, kilka słów na temat kontekstu tego, czym się zajmujemy. Generalnie rzecz biorąc, podróż na Marsa to było marzenie od bardzo wielu lat. W naszym najbliższym otoczeniu, poza Księżycem, który w 1969 roku został zdobyty przez załogę Apollo 11, w naszym najbliższym otoczeniu są dwie planety. Wenus, na której panują upiorne zupełnie warunki, kilkaset stopni, ogromne ciśnienie, brzegi płynnego metalu, zupełnie nie do życia miejsce. No i chłodny, odległy, czerwony Mars. Mars, który nie ma porządnej atmosfery, nie ma również prawdopodobnie zasobów własnych, ale który jest w zasięgu naszej możliwości. I bardzo wielu marzycieli, no bo tak chyba trzeba powiedzieć, chce tam jednak do tego Marsa dotrzeć. Wierzę, że ludzie tam dotrą. Czy zostaną i czy będą tam zakładali kolonie, czy będą tam żyli, nie wiem. Tego to trudno przewidzieć, ale właśnie ta podróż na Marsa inspiruje ludzi ogromnie. I to zarówno instytucje, NASA, Chińczycy ostatnio wysłali bardzo ambitnego łazika na Marsa, jeździ tam sobie, mało tego, jest taki mały helikopterek, który sobie tam lata nad tymi marsjańskimi równinami chińskiej. Ale Rosjanie oczywiście też jako pierwsi zresztą byli na Marsie, w sensie ich sond kosmicznych. No i Elon Musk, taki wizjoner, miliarder,
człowiek, który no, ma rozmaite pomysły, przedziwne pomysły, ale ma taką firmę SpaceX, która buduje rakietę, którą oni chcą dotrzeć na Marsa. Mało tego, Elon Musk zrobił taki pokazowy numer, mianowicie wystrzelił w kierunku Marsa swój samochód. On produkuje również w zakładach Tesla elektryczne samochody całkowicie automatycznie jeżdżące. No więc takiego czerwonego, ten taki czerwony samochód na czerwoną planetę został wysłany i leci tam. W tej chwili jedno ze zdjęć właśnie będzie pokazywało tą trochę wariacką wyprawę. To czysto pokazówka, żadnego znaczenia naukowego nie ma, ale pokazał, że jak zechce, to on wystrzeli na tego Marsa samochód. Oczywiście wierzę, że on został wybebeszony dokładnie, żeby był jak najlżejszy, no bo każdy gram ciężaru wyrzucany na tak gigantyczną odległość właściwie kosztuje. Ale samochód Elona Muska leci tam na Marsa i dotrze nie bezpośrednio na planetę, ale w każdym razie do orbity Marsa, co będzie oznaczało, że ten największy dystans został pokonany. Proszę Państwa, Mars jest planetą pustynną obecnie, całkowicie, że tak powiem, pozbawioną wody. Co prawda gdzieś tam jakieś obłoczki czasem się na niebie pojawiają, ale generalnie rzecz biorąc jest to planeta raczej nieprzyjazna. Średnia temperatura roczna minus 50 stopni, ciśnienie atmosferyczne blisko stukrotnie mniejsze niż na Ziemi. No nie jest to miejsce, że tak powiem, najmilsze. No ale skoro jest jedyne dostępne, no to dążymy do tego, żeby tam do tego Marsa dotrzeć. Tak wyglądają kaniony marsjańskie, które po prostu no, pokazują, że kiedyś na tym Marsie była ciekawa, bogata no, działalność tektoniczna, to znaczy rozwijało się tam, były wulkany, już najwyższy wulkan na świecie, najwyższa góra w Układzie Słonecznym, to jest Mons Olympica właśnie na Marsie, gigantyczny, blisko 10-krotnie wyższy od Mount Everestu, w związku z tym jest to ciekawa planeta. Proszę Państwa, na Marsa wybierali się ludzie no, od pradawnych czasów. Tu jest pokazany taki zbiorczy schemat tego, kto, kiedy, gdzie do tego Marsa docierał i co tam dostarczał. Były te orbitery, były te lądowniki. Pierwszy to był Mars 3 rosyjski, potem był Mariner 9 amerykański i tak dalej. Widać, że mnóstwo tych pojazdów z Ziemi docierało do Marsa. Niektóre tylko krążyły wokół, robiły zdjęcia tej planety, były sztucznymi satelitami tego Marsa. Ma zresztą dwa naturalne satelity, ale bardzo malutkie. Phobos i Deimos to są takie chyba jedne z najmniejszych księżyców w Układzie Słonecznym. Natomiast no, sztuczne satelity, które przyleciały z Ziemi, tam właśnie krążą. No, niektóre z nich opuściły na powierzchnię Marsa odpowiednie pojazdy bezzałogowe, które tam sobie penetrują tego Marsa. No i ogólnie rzecz biorąc jest to ambitne przedsięwzięcie, głównie w tej chwili naukowe, ale oczywiście idące w kierunku no, przyszłej być może eksploracji technicznej. Tu są pokazane takie niektóre daty i niektóre wyprawy na Marsa. 2001, 2003, 2005, 2007 rok, no to jest właśnie ten etap pierwszych lądowników, pierwszej penetracji Marsa za pomocą robotów. Tu jest pokazany przykładowy właśnie takie lądowanie marsjańskiego pojazdu. Kapsuła z odpowiednim robotem, odpowiednim łazikiem wchodzi w atmosferę, rozgrzewa się do ogromnych temperatur, potem otwierają się spadochrony, muszą być bardzo duże, bo atmosfera na Marsie jest o wiele mniej gęsta niż na Ziemi, wobec tego, żeby wyhamować tą energię spadania, trzeba wielkiego spadochronu, nawet do niewielkiego obiektu, no i potem taki lądownik jest tam zrzucany i po prostu rozpoczyna swoją misję, rozpoczyna swoją służbę. Tu widać niektóre z tych lądowników właśnie już na tych równinach, nizinach marsjańskich, gdzie próbują zdobywać informacje o tym, jakie warunki panują. No i oczywiście próbują odpowiedzieć na najważniejsze, najtrudniejsze pytanie, czy na Marsie jest życie.
Na razie nie wykryto, w każdym razie nie w sposób taki, który byłby wiążący na zasadzie takiej, że tak na pewno jest. No ale dopóki nie ma dowodu, że na pewno nie ma, no to musimy się liczyć z tym, że jakaś forma życia, oczywiście na poziomie wirusów, na poziomie bakterii, może tam istnieć, bo na Ziemi w warunkach zbliżonych do marsjańskich, to znaczy przy no, bardzo niskich temperaturach, to niektóre bakterie są w stanie przeżyć na Antarktydzie na przykład. W związku z tym jest to przynajmniej teoretycznie możliwe. Tu jest tak pokazane właśnie ta dekada misji na Marsa, które penetrują tą planetę. Ja oczywiście nie wchodzę tutaj w te szczegóły. To jest tylko jak gdyby tło dla tego wszystkiego, co my tutaj właśnie chcemy do tego dołożyć, co chcemy zrobić. Są te różnego rodzaju, no taki zbiorowy portret powiedzmy tych wszystkich obiektów, które Marsa penetrowały, zdobywały na jego temat informacje. O, tu jest właśnie ten samochód Elona Muska, Tesla Roadster, wysłany właśnie za pomocą rakiety SpaceX Falcon 9 właśnie w kierunku Marsa. No i ten taki nadmuchiwany kombinezon udający astronautę. To w tej chwili przez bezmiar próżni kosmicznej podąża na tą czerwoną planetę. Kilka lat zajmie ten lot, bo niestety na Marsa jest naprawdę daleko. Jest porównanie na przykład atmosfery ziemskiej i marsjańskiej. Po prawej stronie jest skład atmosfery ziemskiej i wielkość tych sektorów pokazuje, ile odpowiednio mamy azotu, tlenu, dwutlenku węgla i innych elementów. Na Marsie jest tego po pierwsze o wiele mniej, bo widać tylko to po lewej stronie te sektory takie, no, mało tego wszystkiego jest. Natomiast skład też jest właściwie trujący dla człowieka, to znaczy atmosferą marsjańską oddychać nie można, tlenu praktycznie wcale, dwutlenku węgla bardzo dużo, dużo argonu, no jest to po prostu inna planeta, inna atmosfera. Kiedyś będziemy na Marsie na pewno, to znaczy to można przyjąć jako pewnie. Rzeczywiście ludzie kiedyś na tym Marsie wylądują, kiedyś go będą eksplorować bezpośrednio. No i tu są oczywiście takie wizje artystyczne, na razie wizje właśnie tych, którzy postawią stopę na tej planecie i będą ją eksplorować. Wobec tego no, to jest coś, czego się spodziewamy. Natomiast, żeby sobie uświadomić, jak to jest trudne, a przede wszystkim, żeby sobie uświadomić, jak bardzo izolowani będą ci ludzie, którzy tam właśnie na tej czerwonej planecie się znajdą, podajmy sobie parę liczb takich no, na temat tego, jak tam się na tego Marsa dostać. Oczywiście rakiet mamy w tej chwili co niemiara różnych, są prowadzone i sugerowane różne rakiety. To jest właśnie ta duża rakieta Elona Muska, która ma być może kiedyś w przyszłości zanieść ludzi na Marsa. Natomiast tu widać, że trajektoria takiego pojazdu, który będzie na tego Marsa chciał dotrzeć, nie może być trajektorią prostą. To nie jest tak sobie polecieć, o prawda, tak jak ja bym tutaj przeszedł do pana profesora tak prosto. Nie. Prawa grawitacji działają i wobec tego proszę zauważyć, że startując z Ziemi, ta rakieta, ten pojazd będzie musiał okrążyć no, czasem więcej nawet niż jeden obiekt wokół Słońca, żeby dogonić tego Marsa na jego orbicie, no i zbliżyć się do tej planety. Jest to naprawdę trudne przedsięwzięcie i wobec tego, no, przede wszystkim popatrzmy na liczby. Mianowicie bezpośrednia odległość, którą trzeba pokonać, to jest 384 tysiące kilometrów. 384 tysiące kilometrów. Wobec tego no, to jest odległość. Natomiast, żeby dostać się tam, trzeba przelecieć prawie 9 milionów kilometrów. Proszę, na taką odległość nie da się dosyłać kanapek, Coca-Coli, chipsów. Jeżeli mają coś tam zjeść na tym Marsie, to muszą to wyhodować sami. Wobec tego to jest właśnie ten temat, którym my się zajęliśmy. Jak zapewnić ludziom na Marsie, którzy tam na pewno będą, po prostu żywność. Przyszłe kolonie marsjańskie są no, wizją oczywiście na razie wyłącznie fantastów, grafików, prawda? Kopuły, które utrzymują atmosferę
no, zbliżoną do ziemskiej, tak żeby ludzie mogli tam po prostu oddychać, żyć. Takie kontenery, które mają, będą przesyłane kolejnymi rakietami, mają tworzyć takie miasteczko marsjańskie. No i wreszcie właśnie to jest już koncepcja Elona Muska, jego idea. Mianowicie, no poza tym, że jest tutaj ta kopuła mieszkalna, poza tym, że są tutaj różnego rodzaju takie pojemniki, w których odbywa się różna forma aktywności, no, naukowej, eksploracyjnej i tak dalej, jest właśnie ogromna szklarnia, w której trzeba będzie hodować rośliny. Tam będzie powstawała żywność. I to jest właśnie przedmiot naszego zainteresowania. W jaki sposób, właśnie o tym są modele na Ziemi, właśnie takiej szklarni marsjańskiej i wybór roślin, które tam dobrać, żeby były maksymalnie pożywne. Tam jest jednak znacznie mniej słońca. Zdaję sobie sprawę z tego, że jako czwarta planeta Układu Słonecznego Mars otrzymuje znacznie mniej energii od Słońca niż Ziemia. W związku z tym te rośliny muszą być mało wymagające, także z punktu widzenia właśnie tych wymogów ilości światła. Jeśli to ma być żywność pełnowartościowa, to nie mogą być tylko zboża, nie mogą być tylko rośliny, powiedzmy, które wytwarzają no, wyłącznie odpowiednie pełnowodany, ale to muszą być też rośliny odwadowione. Oczywiście jakie, to o tym się w tym momencie no, debatują biolodzy. Natomiast potrzebne jest właśnie to, pszczoła. Element bardzo oczywisty w naszym krajobrazie. Natomiast tam, no cóż, albo je przywieziemy, albo je po prostu tam nie będzie. Proszę Państwa, pytanie jest, czy transport pszczół na Marsa na tą ogromną odległość, lot trwający no, w najlepszym wypadku około 6 miesięcy, bo tak długo będzie się leciało, czy te pszczoły to przeżyją, czy co więcej, nie tylko przeżyją, ale będą zdolne do reprodukcji. Więc właśnie próbujemy robić eksperymenty z tymi pszczołami w rakietach, które budują studenci AGH. Może Państwo słyszeliście już, ale jest u nas taki zespół studentów, ambitnych studentów, którzy budują rakiety. Tu są pokazane 3 rakiety właśnie nasze, AGH-owskie, 3 spośród wielu, które właśnie wykorzystujemy między innymi oczywiście, no bo nie po to te rakiety się buduje, żeby się pszczołami bawić, ale udało się właśnie pani Dagmarze, mojej doktorance, że ona tam w tych rakietach umieszcza tak zwane payloady, czyli takie pojemniki zapewniające, z tym jest tak jak z astronautami, no trzeba tym pszczołom zapewnić oddychanie, trzeba im zapewnić pochłanianie dwutlenku węgla, który wydzielają, no po prostu traktujemy te pszczoły tak jak astronautów, no bo mają lecieć właśnie rakietą i lecą. No właśnie tu jest przykład w Nevadzie, nasi studenci wygrali, to znaczy dokładnie mówiąc mieli drugie miejsce na świecie, jeśli idzie o tę kategorię rakiet budowanych przez amatorów. Rakiet na paliwo płynne, to jest to trudniejsze, bo rakiety na paliwo stałe buduje się łatwiej. To są 2 nasze rakiety, a tu właśnie jest pani Dagmara, ta moja doktorantka, która no, uczestniczy w budowie tych rakiet, wystrzeliwuje je, no i co więcej, bada te pszczoły. O właśnie, jeszcze Dagmara przy jednej z rakiet, które budują. Oni mają mało miejsca, więc podwieszają te rakiety wysoko, ale tu jest ten żart napisany, że można powiedzieć, że te rakiety są na wysokim poziomie. Musimy je po prostu podwieszać, żeby można było je tam wykorzystywać. No tu jest właśnie montaż rakiety. Dagmara wpakowuje do pojemnika tej rakiety właśnie te pszczoły. Zaraz zobaczymy, jak te pszczoły są tam umieszczane. O właśnie tutaj sobie lokują tą całą elektronikę, elementy wspomagające. Oczywiście jeszcze raz powtarzam, to nie jest tak, że pszczoły wyłącznie są jedynymi wykorzystującymi te rakiety, ale no, z każdym startem rakiety i także balonem stratosferycznym, bo też je wypuszczamy z pustyni Błędowskiej, to właśnie te pszczoły tam sobie lecą. No i właśnie widać tutaj umieszczanie tego, montaż
cały czas tą moją doktoratkę jeszcze Państwu pokazuję. No tak wygląda właśnie ten payload, to znaczy pojemnik. Tu jest no, plateczka z matką pszczelą i pewną ilością pszczół robotnic, które mają ją tam obsługiwać, i elektronika, która zapewnia warunki, żeby te pszczoły przeżyły, trzeba sterować wszystkimi procesami no, dostarczania tlenu, pochłaniania dwutlenku węgla, tak powiem, no, żeby te pszczoły nie usnęły tam do tej podróży. Tu jest żart oczywiście, tak Mara udaje, że słucha, co te pszczoły jej tam mówią z tej rakiety. Oczywiście nic nie mówią. No właśnie taka budowa tego tak zwanego payloadu, czyli takiego ładunku rakietowego, którym przewozimy te pszczoły. Właśnie umieszczanie tego, jeszcze tutaj prace montażowe. Tam straszliwy upał był, więc w związku z tym musieli to robić właśnie w takich zacienionych elementach. Umieszczają tam różne rzeczy oczywiście, ale między innymi pszczoły. No i w tym momencie rakieta już będzie transportowana na kosmodrom. Są właśnie niesione te pszczoły. No i start. Niestety nie naszej rakiety. Tak. Nie mam zdjęcia startu naszej rakiety, więc w związku z tym jest to w tym momencie zapożyczenie. Ale no tak samo wygląda start naszej rakiety, która wynosi gdzieś tam granice stratosfery. Właśnie te nasze pszczoły, między innymi, lądują na spadochronie. Następuje zbieranie danych, przy czym elementem, który bardzo mocno chcemy wykorzystać w tej przygodzie z pszczołami, Marsem i biologią, to jest model cybernetyczny systemu biologicznego. Ja w latach 70. współpracowałem z doktorem Andrzejem Migaczem, człowiekiem, który no, był świetnym automatykiem, zresztą był moim nauczycielem, jak byłem studentem. Natomiast posiadał właśnie ule, pszczoły. I wobec tego te pszczoły hodował i obserwowaliśmy zachowanie tych pszczół. Tu jest właśnie jeden z naszych eksperymentów. Wyjęcie takiego plastra, fotografowaliśmy, planimetrowaliśmy, dowiedzieliśmy się, ile tam matka pszczela zniosła jaj, ile miodu zgromadzono, ile pierzgi, jak jest z fazy rozwoju tych pszczół, no i w związku z tym to wszystko. I to wszystko wkładaliśmy do takiego modelu. Właśnie to jest model, koncepcja doktora Migacza. Ja byłem realizatorem tych obliczeń komputerowych, symulowałem te modele. No i wobec tego byliśmy w stanie zbudować model, który z dosyć dobrą dokładnością opisywał to wszystko, co się dzieje w ulu w trakcie jego normalnego funkcjonowania. Oczywiście na razie były to pszczoły ziemskie, nie marsjańskie, ale w latach 70. myśmy opublikowali, 70. i 80. myśmy opublikowali dosyć dużo artykułów na ten temat, także międzynarodowych, zagranicznych, pokazując, że rodzina pszczela to jest pewien system dynamiczny i w tym systemie dynamicznym zachodzą procesy, które jesteśmy w stanie modelować, a wobec tego możemy je też zrozumieć. Dlaczego to jest potrzebne w kontekście tych pszczół marsjańskich? Mianowicie będziemy mieli, to dzieje się właśnie teraz, w tej chwili, prawda? Będziemy mieli pszczoły, które odbyły albo prawdziwą podróż, albo na tej wirówce. W najbliższych dniach właśnie będziemy, że tak powiem, nasze pszczoły wsadzali w Instytucie Wojsk Lotniczych w Warszawie na tą wirówkę, która wytwarza przyciążenia podobne jak przy starcie rakiety kosmicznej. I potem będziemy je badali. Tutaj niedaleko przy ulicy Piastowskiej na terenie AGH staną tak zwane uliki weselne, gdzie będą matki pszczele, które odbyły tą pseudopodróż kosmiczną, bo to jest, jak mówię, na wirówce, i normalne. Będziemy obserwowali procesy, które zachodzą w jednym i drugim roju, jednej i drugiej rodzinie pszczelej, znajdując w tym modelu te elementy, które pod wpływem no, bardzo niezwykłego dla pszczół zabiegu, jaki było wystrzelenie ich tam gdzieś w kosmos, prawdziwe albo na tej wirówce dla astronautów, jak się zmieniła ich biologia, jak one inaczej funkcjonują. No i wobec tego mamy tutaj ten model, nie będę może wchodził w szczegóły, on ma tutaj fragmenty dotyczące rozwoju populacji. Tutaj jest, jak ktoś nie widział, jest pokazane, jak wygląda matka pszczela, tam w tej czerwonym głupku w prawym górnym rogu.
No i właśnie tutaj równania, które opisują to, jak matka składa jaja, pod wpływem jakich czynników składa ich więcej albo mniej, bo to jest taki system regulacji, że jak jest więcej tak zwanego pożytku, to znaczy te pszczoły przynoszą dużo nektaru, jest koniunktura, no to matka składa jajek więcej, no bo widać, że jest powodzenie. Jak głód zapanuje, no to matka zmniejsza to. No tutaj widać czerw w różnych fazach jego rozwoju, właśnie w tych komórkach robiliśmy tego typu. Cały cykl rozwojowy tego embrionu pszczelego. O, właśnie tu widać te poszczególne od jajeczka, takie jajka, pszczele przypominają takie wałeczki podłużne, no i poprzez poszczególne fazy, aż do wyklucia się ostatecznie pszczoły robotnicy albo trutnia. Znowu równania matematyczne, które to opisują. Mamy to wszystko opanowane. Kolejna sprawa. Praca, zbieranie pożytku, mając określoną liczebność pszczół, mając określoną zasobność środowiska, możemy próbować na modelu komputerowym przewidzieć, ile one przyniosą tego pożytku, jak będą budowały zapasy miodu odsklepionego, zasklepionego, pierzgi, czyli tego pyłku kwiatowego, który jest pokarmem białkowym dla tych pszczół. Możemy obserwować i badać sprawy związane z karmieniem tych larw, słynne mleczko pszczele, możemy obserwować budowę plastrów, więc to wszystko mamy opanowane, mamy ten model, jak mówię, doktora Migacza główna zasługa. Właśnie tu są te poszczególne równania opisujące, w jaki sposób gromadzone są zapasy, gromadzone są i pozyskiwane zapasy z tych pszczół. No i jeszcze ewentualnie kwestia dystrybucji, to znaczy jest taki fragment, który chyba się tak nie nazywa, ale myśmy go kolokwialnie nazywali dawacz. Ten dawacz to przydziela tym pszczołom pożywienie. Jak było chudo, no to mniej, ale jak było zasobnie, no to pszczoły dostawały dużo tego jedzenia, mogły wobec tego dużo penetrować otoczenie i jakoś tam sobie działać. To jeszcze raz, jeszcze dalsze te fragmenty tego naszego modelu. Potencjalne zapotrzebowanie, realizacja tych zapotrzebowań. To wszystko mamy opisane matematycznie i mamy ten model. Oczywiście model trzeba będzie dzisiaj zmodyfikować. Myśmy, pamiętam, z doktorem Migaczem pisali te programy w różnych, no, w różnych językach programowania. Łącznie z tym, że była taka wersja nawet Basicu na mikrokomputery i pamiętam, że na taką ogólnopolską konferencję pszczelarską, która się odbywała w Puławach, jeździliśmy z tym modelem i tam pokazywaliśmy tym pszczelarzom, że można optymalizować gospodarkę pasieczną poprzez kontrolę na modelu tego, na zasadzie takiej, jak sterować tym systemem, bo systemem pszczelim rodziną pszczelą można sterować, na przykład podkarmiając albo wstrzymując podkarmianie, przykładowo, więcej tych sposobów jest. Jak sterować rodziną pszczelą, żeby uzyskać pewien określony efekt. I tu jest może taka rzecz ciekawa, co się na tym naszym modelu potwierdziło. Mianowicie, jeżeli jako cel nadrzędny, docelowy, końcowy, weźmiemy pozyskanie maksymalnej ilości miodu, to tego typu cel przyświecał partnikom gdzieś tam od piasta kołodzieja, czy jeszcze wcześniej. I w związku z tym ludzie to umieją robić. Nasz model niewiele pozwalał poprawić gospodarkę pasieczną w stosunku do tego, co robił doświadczony pszczelarz, ponieważ te lata, czy nawet setki lat doświadczeń doprowadziły do tego, że w tej chwili pszczelarze doskonale wiedzą, jak prowadzić te pszczoły. Oczywiście mówię o doświadczonych, mądrych, wykształconych pszczelarzach. Natomiast pojawiły się właśnie w tym czasie, jak myśmy te modele robili, nowe zadania. Na przykład hodowla pszczół dla pozyskiwania jadu. Jad pszczeli jest bardzo cennym surowcem farmakologicznym. Wobec tego na wejście do ula kładło się taką siateczkę pod prądem. Pszczoła jak była źle, to dostawała kopa elektrycznego, no to co robiła? Pach! Wyszczeliwała jad. A myśmy sobie ten jad zbierali i nawet mieliśmy produkt, prawda? W związku z tym, jak chcemy produkować maksymalnie ilość jadu, a nie miodu, to trzeba inaczej sterować.
Jak chcemy maksymalnie pozyskiwać mleczko pszczele, bo panie lubią sobie buzię smarować mleczkiem pszczeli, podobno znakomicie wpływa na cerę, no to też trzeba inaczej to prowadzić. Również w momencie, kiedy celem naszym nie jest pozyskiwanie miodu, ale zapewnienie zapylania odpowiednich, no przykładowo sadów, czy pól rzepaku, czy coś takiego, to jest nowy problem, dlatego że owady dziko żyjące, zapylające, poginęły w dużej mierze ze względu na chemizację rolnictwa. I wobec tego teraz jednym z zadań pszczelnictwa jest zapewnienie właśnie zapylania. To samo, co będzie na Marsie, prawda? Pszczoły nie po to hodujemy, żeby mieć miód, albo przynajmniej nie wyłącznie, ale chodzi o to, żeby ta latająca armia rzeczywiście zapylała te sady, te pożytki. Wszystko to potrafimy zmierzyć, zaprogramować. Okazywało się, że mieliśmy dobrą zgodność z doświadczeniem. Tutaj takie pewne obrazki będą. Tu jest jeszcze budownictwo, oczywiście tworzenie plastu. To też te pszczoły, tylko w pewnym przedziale wiekowym. Pszczoła w zależności od wieku ma pewne zdolności. Tylko w pewnym wieku może wydzielać mleczko pszczele, tylko w pewnym wieku może wydzielać wosk i budować plasty. No a później, jak już jest, tak powiem, no, wyjdzie z tego wieku młodzieńczy, no to już jest robotnicą. Lata i zbiera pyłek i nektar kwiatowy. Ale w każdym razie to budownictwo też tutaj sobie opisywaliśmy. Wszystkie te wzory, które Państwo widzicie, pozwalają to dość dokładnie opisać. No i no, taka struktura tego jądra modelu. Wartości początkowe, startowe, no i dostawaliśmy całkiem niezłą zgodność z doświadczeniem. Tu jest przebieg, ciągła linia to jest to, co dawał model, natomiast ta linia taka przerywana, schodkowa, dlatego że myśmy wyciągali te plastry i fotografowaliśmy je, żeby się dowiedzieć, ile tam tego jest miodu, pyłku, jajek, czerwiu, no to robiliśmy to co 10 dni. Dlatego tu są te takie schodki, prawda, bo pomiędzy tymi wartościami zmierzonymi nie mieliśmy informacji. Ale proszę zwrócić uwagę, zgodność jest całkiem niezła jak na system biologiczny, wobec tego mamy rzeczywiście narzędzie. To są takie badania, które robiliśmy w celu zbadania wpływu różnego rodzaju czynników, tam wartości początkowych, startowych, prawda. Bo okazuje się, że rodzina pszczela w zależności od tego, czy przezimuje silniejsza, czy słabsza, no to ma inne perspektywy rozwojowe. Wobec tego próbowaliśmy to złapać. Tutaj były właśnie te początkowe wartości ilości jaj, ilości robotnic, ilości miodu posiadanego na starcie. Mówimy o dniu tak zwanego pierwszego obrotu wiosennego pszczół. No to te rzeczy tutaj są widoczne. A tu jest właśnie wirówka dla astronautów. Tam będą w tym tygodniu jeszcze jeździły nasze pszczoły. Ona może wytworzyć przeciążenia na skutek siły ośrodkowej, podobne jak są przy starcie rakiety. No i będziemy te nasze pszczoły niestety dręczyć. Pani tak marabaczy o to, żeby tam być w tej wirówce razem z tymi pszczołami. Nie wiem, czy jej pozwolą, ale jeżeli jej pozwolą, no to sobie też poleci w kosmos, przynajmniej wirtualnie. No a tutaj jest ciąg dalszy. No, proszę Państwa, dążymy do tego, oczywiście to, co jest narysowane, to jest fantazja. Na atmosferze marsjańskiej pszczoły by nie przeżyły, tylko pod tymi dachami. Ale mam nadzieję, że właśnie mając najpierw na eksperymentach biologicznych, a potem na modelu przewidziane, co i w jaki sposób zrobić, żeby pszczoły dotarły na Marsa, będziemy w stanie je tam doprowadzić. Drodzy Państwo, dziękuję bardzo za uwagę. Tyle na tym. Panie profesorze, bardzo serdecznie w imieniu nas wszystkich dziękuję. Wykład był bardzo interesujący.